się skłoniło, żeby się wybrać po prostu do programu takiego jak Talent Show? Bo to jest jednak dosyć ryzykowna decyzja. Na pewno nie skłoniłam się do tego sama. Nie chciałam iść do programu. Po jednej nieudanej próbie właśnie w Mam Talent stwierdziłam, że już nie chcę próbować swoich sił w tego typu programach. Można powiedzieć... To co się stało? Zmieniłaś zdanie? Koledzy z zespołu, wszyscy mnie namawiali, żebym poszła i spróbowała się jeszcze raz, a ja nie lubię się poddawać, więc stwierdziłam, że okej, spróbuję raz jeszcze. Jak od zaplecza, od kulis wyglądają takie programy? No na pewno nie tak ładnie i pięknie jak na ekranie. Tam jest dużo charówy tak naprawdę. My cały tydzień się przygotowywaliśmy do live'ów, uczyliśmy się piosenek, mieliśmy próby. No także no, nie było tak fajnie i wesoło, jak to się ogląda już w telewizji. Czułaś, że dojdziesz tak wysoko? Nie. Sama nie wiedziałam, jak mam tak, można powiedzieć, rozłożone tam swoje siły w tym programie. Chciałam po prostu występować, może niekoniecznie chciałam wygrać. Nie miałam pojęcia, jak się moje losy potoczą. No, byłam czwarta i jest mi z tego powodu dobrze. No to i tak jest bardzo dobry wynik. A słuchaj, nie miałaś potem takich myśli, no co ja teraz zrobię? Kurczę, no ten show biznes jest taki pazerny, krwiożerczy, może jakiś skandalik, coś, jakiś plan tego typu? Nie, ja nie myślę o skandalach i w zasadzie nie zamierzam się w ogóle na tym skupiać. Staram się totalnie moje życie prywatne odseparować od tego świata. Wiedziałam, że po prostu muszę zacząć robić materiał i coś wydać. I to było dla mnie priorytetem. A czy to, że pojawiłaś się w tym programie, przełożyło się jakoś na propozycje na przykład, na więcej koncertów? Przepraszam, bo tam Dawid Podsiadło przemknął mnie, a ja go dawno nie widziałam, więc muszę się za chwilę z nim zobaczyć. No właśnie. Tak, jeśli chodzi o ten program, to na pewno mi to bardzo otworzyło wszystkie tak naprawdę bramy. Dzięki temu znalazłam wytwórnię i też oczywiście zaczęłam grać więcej koncertów. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Serdeczne pozdrowienia dla widzów programu To się nagrywa. We'll be right back.